Zacznijmy od testu na spostrzegawczość. Przyjrzyj się tym dwóm przyjaciółkom, Justynie i Klaudii. Która z nich jest bogatsza? Wygląda na to, że Justyna, dziewczyna, ma oryginalną torebkę marki Louis Vuitton. Karol i Daniel wybrali się na ryby w środku zimy. Oto oni na zdjęciu. Pomimo faktu, że jest strasznie zimno, Karol ma na sobie cienkie ubrania, a Daniel pozuje z wielką rybą, którą udało mu się złapać. Który z nich nie postępuje zbyt mądrze? Daniel, spójrz, lód pęka mu pod stopami. Niech lepiej się ewakuuje. Ewelina i Natalia spieszą się do pracy. Obie są już spóźnione. Ewelina idzie tą samą drogą co zawsze, a Natalia postanowiła wybrać się na skróty. Która z nich jest w niebezpieczeństwie? Natalia, spójrz, dziewczyna przechodzi obok budynków, na których wiszą sople. Przechodzenie pod nimi jest bardzo ryzykowne. Honorata i Nikodem idą chodnikiem. Które z nich jest w niebezpieczeństwie? Nikodem jest co prawda niewidomy, ale ma laskę, więc zorientuje się, że przed nim jest dziura. A Honorata gapi się w telefon i może nie zauważyć otwartej studzienki. Z okazji rocznicy ślubu Lucyna dostała w prezencie diamentowy naszyjnik. Następnego wieczoru wybrała się na kolację z koleżankami i pochwaliła się biżuterią. Pozwoliła im obejrzeć naszyjnik, a sama poszła do łazienki. Kiedy wróciła do stolika, okazało się, że cacko gdzieś zniknęło. Dziewczyny stwierdziły, że Lucyna musiała zabrać naszyjnik ze sobą. Popatrz na te dwa zdjęcia zrobione przed i po i spróbuj ustalić, gdzie podziała się biżuteria. Spójrz na szklankę soku tej kobiety. Wygląda na to, że na drugim zdjęciu napoju jest więcej. Nic bardziej mylnego. Po prostu wrzuciła do szklanki naszyjnik, dlatego poziom soku się podniósł. Monika wybrała się na spacer do lasu i zabłądziła. Wkrótce dotarła do chatki wiedźmy i poprosiła ją, by ta zabrała ją do siebie. Kobieta się zgodziła, ale pod jednym warunkiem. Pokazała Monice trzy karty. Na dwóch z nich było napisane „Zostajesz”, a na jednej „Wolność”. Karty leżą napisami do dołu, więc Monika nie wie, jaka jest ich kolejność. Jeśli wybierze kartę z napisem „Wolność”, wróci do domu. W przeciwnym razie będzie musiała zostać z wiedźmą. Dziewczyna dostała też podpowiedź. Jedna karta z napisem „Zostajesz” nie znajduje się w środku. Druga karta z napisem „Zostajesz” nie leży obok pierwszej. Którą kartę powinna wybrać Monika? Skoro jedna karta z napisem „Zostajesz” nie leży w środku, to musi znajdować się albo po prawej, albo po lewej stronie. A skoro druga nie może być obok pierwszej, to znaczy, że leży po drugiej stronie. Monika powinna więc wybrać środkową kartę. Ewa musi włamać się do komputera swojej mamy, żeby skasować maila, którego przypadkowo jej wysłała. Konto jest jednak zabezpieczone hasłem, a dziewczyna go oczywiście nie zna. Na szczęście obok znalazła wskazówkę. Jak sądzisz, jak brzmi hasło? Wynik to liczba, którą otrzymasz, gdy pomnożysz cyfry pierwszej liczby. 3 razy 5 równa się 15, 2 razy 8 równa się 16, 4 razy 5 równa się 20. I analogicznie 4 razy 9 to 36, a 7 razy 8 to 56. Zatem hasło to 3656. Grażyna jest właścicielką fabryki produkującej samochody. Trzech pracowników konstruuje 3 pojazdy w 3 dni. Ile aut złoży jeden pracownik w jeden dzień?
Skoro trzech pracowników składa trzy samochody w trzy dni, to znaczy, że jeden z nich konstruuje jeden pojazd w ciągu trzech dni. A więc w ciągu jednego dnia pracownik złoży 1/3 samochodu. Urszula ocknęła się w ciemnym lochu. Pomieszczenie jest słabo oświetlone pochodniami. Na zewnątrz prowadzą drzwi, ale są zamknięte. Obok umieszczono kolorowe przyciski i tabliczkę z napisem ZCPB. Jak się stamtąd wydostać? Słowo na tabliczce to podpowiedź. Litery oznaczają pierwsze litery nazw kolorów przycisków oraz kolejność, w jakiej należy je wcisnąć. A zatem mamy Z jak zielony, C jak czerwony, P jak pomarańczowy i B jak biały. Milena lubi, gdy wszystko jest w idealnym porządku, dlatego w jej pokoju wszystko ma swoje miejsce. Dziewczyna posegregowała nawet swoją kolekcję ponumerowanych szklanych kulek. Do pierwszego pudełka włożyła kulki z numerem 1, 2 i 7, a do drugiego z numerem 1, 4 i 5. Kulki w trzecim pudełku mają numery 6 i 3. Jaki numer ma trzecia kulka w ostatnim pudełku? Suma kulek w każdym pudełku wynosi 10, a zatem ostatnia kulka w trzecim pudełku powinna być opatrzona numerem 1. Asia wybrała się na samotny urlop na greckiej wyspie. Miejscowi zawsze mówią prawdę, a turyści zawsze kłamią. Do Asi podeszły dwie dziewczyny. Jedna z nich powiedziała: "Cześć, mam na imię Paula, też jestem turystką. A to Zofia, ona jest stąd." Jak sądzisz, czy dziewczyny są mieszkankami wyspy, czy to turystki? Ponieważ mieszkańcy wyspy zawsze mówią prawdę, żaden tubylec nie określiłby się jako turysta, a więc Paula musi być turystką. Oznacza to, że skłamała też w sprawie Zofii. Ona też przyjechała na wakacje. Cleo jest królową w pewnym dalekim wyspiarskim kraju, o którym nikt nie słyszał i którego nie ma na żadnej mapie. Władczyni chciała, by w jej państwie rodziło się więcej dziewczynek, więc uchwaliła nowe prawo. Zgodnie z tymi regulacjami w każdej rodzinie mają się rodzić dzieci do momentu, aż na świat przyjdzie córka. Potem rodzice nie mogą starać się o kolejne potomstwo. Jak zmieni się stosunek liczebności mężczyzn do kobiet po latach, od kiedy wejdzie prawo? Za każdym razem jest 50% szans na urodzenie chłopca lub dziewczynki. Nie ma więc znaczenia, ile z nich urodzi się w danej rodzinie, bo stosunek liczebności mężczyzn do kobiet pozostanie taki sam, czyli mniej więcej 1:1. To prawo może jedynie zagwarantować, że w każdej rodzinie będzie jedna córka. Weronika znalazła swój stary łańcuszek. Biżuteria jest rozerwana na 5 krótkich kawałków, a każdy z nich składa się z 4 złotych ogniw. Dziewczyna zabrała łańcuszek do naprawy i poprosiła o wycenę. Jubiler powiedział, że koszt naprawy to 10 zł za każde ogniwo, które trzeba otworzyć i z powrotem złączyć. A ponieważ będzie musiał zrobić to z każdym kawałkiem łańcuszka, całkowity koszt wyniesie 50 zł. Czy istnieje na to lepszy i tańszy sposób? Lepiej będzie otworzyć wszystkie 4 ogniwa z jednego fragmentu łańcuszka i wykorzystać je do połączenia pozostałych kawałków. Dzięki temu Weronika zapłaci za naprawę 40 zł. No dobra, a teraz zróbmy sobie małą przerwę i nieco się zabawmy. Pokażę Ci emoji, a Twoim zadaniem będzie odgadnąć, jaki film symbolizują. Oto pierwszy zestaw. Co to za tytuł? Tak, to oczywiście Król Lew, łatwizna. I kolejna zagadka. Masz jakiś pomysł? To kolejny klasyk Disneya, Piękna i Bestia. A to mój faworyt. Widziałeś go kiedyś? To odlot. Każdy powinien go obejrzeć. A teraz coś nowszego. Rozpoznajesz ten film?
to nasze magiczne Encanto. Dobra, idźmy dalej. Co to za film? Na pewno go znasz. To Alvin i Wiewiórki, film o śpiewających wiewiórkach. A to, poznajesz? Kolejny film o zwierzakach. To oczywiście Stuart Malutki. Okej, a ciekawe, czy rozpoznasz ten film? Zgaduj! To Noc w muzeum. To wspaniały film. Założę się, że dobrze go znasz. To oczywiście znana i lubiana produkcja pod tytułem Jak wytresować smoka. I kolejna zagadka. Jak sądzisz, co to za film? To Shrek. I ostatnia zagadka na dziś. Na pewno zgadniesz. To Sekretne życie zwierzaków domowych.